Witajcie motocykliści, 11 października 2020 roku. Witam Was na kanale RMT Dystar dotyczącym mojego motocykla RMT Dystar 125 cm firmy Dailym. RMT to jest była submarka Rometa dotycząca właśnie motocykli i skuterów Dailyma. Mnie się spodobał akurat nie Dystar, fajny cruiserek, coś dla mnie, marzyłem o takim motocyklu, a że można na kategorię B jeździć do 125 cm, także sprawiłem sobie i uczę się jeździć na dwóch kółkach. Słuchajcie, jest to ósma setka docierania przeze mnie tegoż motocykla. Dziś wybrałem się na Wzgórza Trzebnickie, aktualnie oglądamy zjazd ze Wzgórzy Trzebnickich, wyjechałem z Trzebnicy, kieruję się drogą wojewódzką numer 340 w kierunku na Oleśnicę. Jak była wcześniej informacja, po lewej stronie mamy nizinę wielkopolską, po prawej nizinę śląską, a dokładniej równinę oleśnicką. Przed chwilą było LWG dla kierowcy, który się zatrzymał po prawej stronie, kierowcy motocykla. No więc tak, pod górkę, z górki, płasko, pola, lasy, wioski. Tutaj aktualnie miejscowość Zawonia, miejscowość gminna, stolica gminy Zawonia. Tutaj już za Zawonią jakieś łąki, lasy. W tym odcinku starałem się pokazać, że i z górki na pazurki, i pod górki pod pazurki, że tak powiem. Także dzisiaj troszeczkę, że tak się przyznam szczerze, no wyżyłowałem silnik. No ale tak jak wspomniałem, jest to już ósma setka, postanowiłem, że troszkę mocniej podocieramy. O, kolejna LWG, a tam to było PWG, bo z prawej strony. Także jadę tutaj z górki na pazurki, docieram tłok w cylindrze. Mam nadzieję, że wszystko dobrze tam z tym silnikiem, że dobrze dotrze się i że w najbliższym czasie zrobię pierwszą wymianę oleju, tak jak producent nakazuje, przy około od między 500 a 1000 km, także planuję do 1000 km zrobić pierwszą wymianę. No i że tak powiem dzida. Zobaczymy, na co stać tą maszynkę, podobno na wiele. Też z tego względu ją kupiłem, ponieważ ma prawie 13 koni mechanicznych, więc liczę, że no, tę stówkę to poleci i pokaże się z jak najlepszej strony. Thank you.
Witajcie ponownie. Słuchajcie, tak jak wspominałem, bądź nie, dzisiaj jest bardzo ładna pogoda, zresztą widzicie, jest bezchmurnie, słonecznie, natomiast jest zimno, około 9 stopni. Ja ubrałem tylko podpinkę wiatro-deszczoochronną, nie wziąłem ocieplacza zimowego, skarpetek też grubych nie wziąłem i prawdę mówiąc w tym momencie, po około 2 godzinach wyprawy, jest mi najzwyczajniej zimno i jedyne o czym marzę to przyjechać do domu i napić się ciepłej herbaty bądź kawy. Aktualnie przejeżdżam przez miejscowość Dobroszyce. Nie dojechałem do Oleśnicy, tylko przez Dobroszyce, stolicę gminy Dobroszyce. Skracam sobie drogę na Wrocław i tu za chwileczkę wjedziemy na dobroszycki rynek. O, jeszcze chwilka, poczekajcie. O, i tutaj już się zaczyna dobroszycki rynek. Nie mam pojęcia, czy to jest średniowieczny rynek, raczej zabudowa na to nie wskazuje. Na pewno XIX-wieczny rynek, natomiast czy starszy, nie daje sobie odciąć ręki ani głowy. Trzeba by sprawdzić po prostu w faktach historycznych. Także tu już przede mną prosta do domu. Jeszcze około 20 minut i powinienem być w domu. Także dziękuję bardzo, że spędziliście tę chwilę ze mną, chcieliście zobaczyć, poznać mój motocykl, moją ósmą stówkę docierania motocykla i zapraszam Was na kolejne odcinki związane z moim motocyklem RMT Distar 125. Dzięki, do zobaczenia. Witajcie ponownie. Słuchajcie, tak jak wspominałem, bądź nie, dzisiaj jest bardzo ładna pogoda, zresztą widzicie, jest bezchmurnie, słonecznie, natomiast jest zimno, około 9.